chwili robimy 150 cm i duże mamy na tego zamówień. Plus minus do 7 kilo. Tak, i oczywiście będzie prawie takie 4 kilo mięso i 2 kilo surówki i reszta sos i ciasto. To jest już pierwszy kebab, co zrobiony w Polsce i nawet w Unii jeszcze nie ma coś takiego. A to jest dopiero na samym początku, to jest, nie jest największe, ale jeszcze mamy, robimy większe i większe. Pracowałem tak u znajomych, było tylko dwie tortilli. I otworzyliśmy w końcu tego naszego kebaba, a ja chciałem robić dla klientów coś nowego. I myślałem, że robię taki, że więcej tortyl, że było coś nowego dla ludzi. Mięso właśnie jest największe, bo to jest najważniejsze, bo kebab to jest mięso, a nie surówka, tak? Najwięcej to jest, tego jest mięso, a później oczywiście jest ciasto, bo są duże, a później surówka i sos. W naszą rocznicę w maju zaprosiliśmy tak tyle ludzi, ale nikogo nie chcieli jeść tego ostrego kebaba. Ale w końcu znalazłem tą dziewczynę, młoda, miała 16 lat, ona dała radę zjeść taki strasznie ostrego kebaba. W naszą rocznicę też był chłopak, kto dał radę jeść całomotorowego kebaba. Ale zostało mu tylko prawie 10 cm, ale bardzo duży zjadł. Idzie jeszcze do 4 metra i może jeszcze większy i większy. My będzie zawsze największy kebab w Polsce albo w Unii, to tylko w relaksie. Nigdy nie więcej. I pamiętajcie tego słowa.